Cię pożegnaj się z hotelem. Pa! Idziemy, słuchajcie, do Krakowa. Najpierw te słynne papugi. Mam nadzieję, że to już będzie to. Także zrobimy sobie przystanek, bo to jest dosłownie, tak jak patrzyliśmy, 5 minut od Zakopanego. Pan mi mówił do zobaczenia. Ale myślę, że za kolejne 10 lat. Znaczy, generalnie powiem wam tak, góry, super sprawa, ale my chyba bardziej myślimy o tym, żeby po prostu, wiecie, wyjść z plecakami i po prostu skorzystać z tych gór. Myślę, że wiele ludzi myśli podobnie. Może sobie zaplanujemy taką wycieczkę. Ksawer już myśli, że do domu jedzie, a jeszcze, słuchajcie, Kraków, jeszcze smok, jeszcze ugarnie, jeszcze wieliczka, bo kupimy bilety online. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica, ale stwierdziliśmy, że po prostu będzie wygodniej. Termin nas wyszło, słuchajcie, jakoś ten, nie wiem. Więc może mieliśmy bonus od hotelu, ale teraz robią promki, bo od 9 listopada są po prostu wyłączone, robią renowacje i są na przykład, to możecie skorzystać, jak chcecie i nie zależy wam na termach. 3 doby w cenie 2, no tam sprawdzą. O, też tak fajny deal. Także lecimy do Krakowa i zobaczyć twoje słynne papugi, bo Ksawery zamawia sobie pluszaka z papugą, tak? No właśnie, już czeka na to, słuchajcie, cały wyjazd, tak wyjedziemy. No Natanie to chyba naprawdę bardzo lubią siadać, już chyba druga albo trzecia. No, dobre. Albo czwarta. Albo czwarta. Jabłuszczę. No, o, tutaj jest taki konkret. Proszę bardzo, tam też się czają. Nie, o matko. O Boże. Przełamuj swoje strachy. Słuchajcie, mamy złodzieja. Natan ma to nagrane. Aż kubeczek. Słuchajcie, trzy mnie obsiadły, w tym ta największa. To jest w ogóle chicior. Ciekawe doświadczenie, naprawdę. Atrakcja dla dzieci, dodam. Dobra, słuchajcie, kupiłam nową szynętę. O Jezu! O Jezu! Okej. Tak, podawaj im, Ksawcio, bo one są bardzo głodne. O Jezu. Ale no nie, no co mi tu zrobić? No zabieram te dni, że już się czają na ciebie. Tak, jakby cię leciała ta duża... Tak, przed chwilą się tak skończyło. Przed chwilą mnie tak okradła. No jabłuszko. Ale fajne. O, ale nie zabieraj, nie zabieraj. Proszę bardzo. Ona sobie wydobuje, ona sobie wydobuje te. Ale chicior. Okej, okay. Idę bardzo spokojnie. Proszę bardzo. Przepraszam. Jezus, mama! Okej, dobra. O Jezu! Wszystko dla kontentu. Zobacz, mamaka popularna. Chodźmy, bo tam duże czekają na ciebie. O nie, 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 ja bardzo dziękuję, ta największa. Ale zobacz. Wszystkie trzy razy. Ksawery. Ale jeszcze. Ci zabiorą. No i to tej damy. Może. Albo tej. No to zostaje na cały kubek, wiesz, to jest największa cwaniara. Ona cały kubek chce. Nie mogę mieć żadnych kolczyków. Bo się słuchajcie, poczekaj, nie bójcie. Zadławiam tymi kolczykami.
potrafią pomknąć, słuchajcie, kolczyka i naprawdę się zadławić. To jest niebezpieczne. Trzeba zajmować całą biżuterię. Dobra dziewczyny, dotarliśmy. Natan poszedł oczywiście po resztę rzeczy, bo my się nigdy na raz nie zabieramy. Zrobiłam sobie koktajl, już jestem mega, mega głodna. Zresztą o 9:30 jedliśmy, jest godzina 14:00, więc taki szybki posiłek, białko z Biowika, słuchajcie, zawsze mnie ratuje. No i półtorej godzinki od Zakopanego, jesteśmy w Krakowie. Bardzo fajny apartament, słuchajcie, tutaj może spać minimum 5 osób, więc weźcie to pod uwagę, bo cena jest super. Nie wiem jak to jest w sezonie, wiadomo, że cena oczywiście rośnie, natomiast my, słuchajcie, zapłaciliśmy za dwie doby, uwaga, 400 zł za tą całą przestrzeń i ten piękny widok, także za chwilkę Wam go oczywiście pokażę. Tutaj jest, zaczynając może od kuchni, pokażę Wam, bo jest naprawdę przestronna, można sobie spokojnie zjeść śniadanie, przestawić troszeczkę ten stół, żeby było bardziej jasno. No i oczywiście Xaveriusz pełną parą. Bajkę już, słuchajcie, ogląda, bo już naprawdę była wyczekana, mi się wyładował telefon, więc nic nie oglądał po drodze. Macie tutaj dwa wielkie łóżka, ale dla nas jest mega cenne, że jest też osobny pokój zamykany. Xavery mówi, że ma całą przestrzeń dla siebie i faktycznie tak jest. Słuchajcie, zobaczcie ten widok i w ogóle jaka, no przyznam, naprawdę genialna trasa do biegania. Uwielbiam takie trasy. Coś, co mnie mega relaksuje, to oczywiście widok na wodę. I taki właśnie chciałam, zresztą głównie wzięliśmy nie ze względu na cenę, bo słuchajcie, ja bym po prostu nawet za ten widok przepłaciła, ale uważam, że naprawdę świetnie trafiliśmy. Cena jest, słuchajcie, naprawdę świetna. Zwłaszcza, że wiecie, te wszystkie parkingi płatne i tak dalej, to już zawsze dochodzi Wam spory koszt. No i tutaj taka przestrzeń, żeby sobie właśnie film zmontować jeszcze przed wyjazdem Wam rzucić. Łazienka, słuchajcie, łazienka jest bardzo duża, naprawdę fajna, przestronna i dziewczyny, to lustro. I to lustro za mną, słuchajcie, rewelacja, także bardzo mi się tutaj podoba. Jest tak zupełnie inaczej, troszeczkę w stylu Grand Hotelu, w którym byliśmy w Sopocie, tak dokładnie. Takie trochę surowe wnętrze, takie eleganckie z jednej strony, ale takie troszeczkę jak nie klasztorne, ale słuchajcie, z takich dawnych lat. Fajnie to wygląda. Także zostawię Wam na miarę, bo to nie jest, słuchajcie, żadna współpraca, zresztą chciałabym, żeby była, uwierzcie mi, bo to są naprawdę fajne, polecane Wam miejscówki i to myślę, że też by dużo wniosło. Natomiast my chyba na Bookingu znaleźliśmy to miejscowe, zresztą pełno było w Krakowie, naprawdę pełno i tylko trzeba sobie było zobaczyć na mapie, gdzie jest bliżej Starego Miasta, a to jeszcze było, zobaczyłam, z widokiem i nic nie było przed, więc mówię, nie, no to po prostu bierzemy. A cena naprawdę była super, także może kiedyś, dziewczyny, będę miała dla Was jakieś kody rabatowe, ale słuchajcie, na ten moment no mega się cieszę, że udało nam się złapać tak szybko przed wyjazdem właśnie ten apartament. I tam jest zamek. No widzę. A, musimy iść prosto. No, chodź, Xavery, bo ty sobie zamawiałeś tego smoka. Może zobaczymy. Natan mówi, że to są dobre zapiekanki. Na starym rynku to jest mnóstwo zapiekanek. Możemy tam być? Tak, możemy tam być. Chodźmy. Tłumacz, bo to mówiłeś, że co? Mamy golden hour, to dobre zdjęcia są. Nie, tam nie, tu idziemy. I tu jest, słuchajcie, idealna trasa biegowa. Dookoła, dookoła, dookoła. I będzie 8 km. A w niedzielę 10, nie 11, sorry. No to skoro masz takie życzenie, to chodź. A i co jeszcze Xavery powiedział? Że on chce wracać do Zakopanego, bo tam był ładniejszy hotel. To jest po prostu rozpieszczone. O. A ja się, słuchajcie, raczyłam starymi jabłonkami. To jest właśnie to. A tutaj można? Mam zegarek, a tutaj są. Na razie nie. Zrobię wam promocję teraz. Dzięki, idziemy na obiad. Nie zabierzesz mnie stateczkiem? Nie. Romantik. Ksaw cię mówił, że idzie na randkę. Nie zabiorę was i co? Piona. Nie, ja nie ma piątki za to, że nie zabierzesz. Nie. O. Prawda, mama. Idziemy na jakieś jedzonko. Thank you.
No, komuś zostało szkiełko od iPhone'a. Pamiątka, tak to będzie. No urokliwe, powiem wam, że to stare miasto. Ja lubię takie klimaty. Generalnie powiem wam, że czuję się tu lepiej niż w Zakopanem. Ale rozmawialiśmy o tym, że po prostu jakiś sobie wymyślimy może w przyszłym roku szlak górski i pozwiedzamy. Tak wiecie, żeby sobie pochodzić we dwoje, chociaż w marcu ciśniemy Maderę, nie mówiłam wam, ale mam już, słuchajcie, zaplanowaną. I proszę was. Fajna miejscówka. O, Ksawery, tu jest mnóstwo pamiątek. Prawda? Chodźmy pomału. Chodźmy pomału. Idziemy na pizzę neapolitańską. No jak to my, słuchajcie, to jest w ogóle tradycja, że my zawsze idziemy na jakąś pizzę. Ale ja chcę... YouTube kisz. No, fajne, to się przychodzi. Ładnie. No, także my idziemy na jakąś pyszną pizzę, ona ma 700 opinii, także myślę, że warto. A zdjęcia i wszystkie filmiki, które widzieliśmy, to po prostu trzeba zjeść. A jest ta moja ulubiona, czyli z buratą i pistacjami i pesto. I 30 minut chodzenia i słuchania. Mama, boli mnie noga, mama. Trzymajcie kciuki. Może dojdziemy na tą pizzę, to wam pokażemy. Ale romantycznie, co? Wszystko dzięki mnie. Oczywiście, mój mąż to... Ja to zaplanowałem. Ja to wymyśliłem. Dobrze, dobrze, kochanie. Cudownie, że tak o nas myślisz. A Ksawera oczywiście pytał, gdzie basen? Dotarliśmy dzięki dobrej energii mojego męża, który nosił na rękach syna. Ponad 2 kilometry. Tak, 2 kilometry, słuchajcie, no i nasze ulubione pizze. Tutaj w ogóle Nathan wyczytał, że jest też w Gdyni. No i oni mają jakiś certyfikat właśnie pizzy neapolitańskiej, więc no to na pewno świadczy o tym, że może być dobra, ale zobaczymy, bo to jest bardzo krytyczny. Dziecko oceni. Dziecko oceni, prawda? O Jezu, pistacja. Niam, niam, niam. To jakoś na bogato. Dzień dobry, ja słuchajcie, jest pod Wawelu, biegniemy dzisiaj 8 km, nie wiem czy dzisiaj właśnie zrobimy zamku albo wieliczkę, jeszcze słuchajcie, musimy się zastanowić co nam będzie wygodniej, bo jutro wracamy, więc jak wrócę dzisiaj, teraz, zaraz, to zrobimy sobie pielęgnację. Mam taką mega fajną dniową maskę, którą kiedyś się pokazywałam. Także działam. Słuchajcie, przepiękne widoki. Dzisiaj taka słaba pogoda. Myślałam, że będzie słońce. Ale to będzie może idealny dzień na wieliczkę. Udało się przebiec 8 km. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj tempo miałam troszeczkę wolniejsze, ale to dlatego, że też na chwilkę się zatrzymałam, na to nogi zrobiłam filmik, więc to mnie też spowolniło. Schody, słuchajcie, bardzo dużo schodów, jeżeli chodzi o te mosty, bo cały czas tak naprawdę mostami szłam, jeżeli chodzi o trasę, ale super przeżycie. I włączyłam sobie już taką idealną muzykę. Po prostu miała miłe wspomnienia, to się chyba najbardziej liczy i często mi piszecie, że macie też plany biegowe, ulubione trasy, muzykę do tego i to jest mega relaksujące, więc zrobimy sobie przy okazji pielęgnację, mam dzisiaj ochotę na maskę, płatki pod oczy, czyli taki dla mnie standard, klasyk, coś co zawsze zabieram ze sobą, jeżeli chodzi o pielęgnację wyjazdową, no ale wiecie, że na bieżąco w domu też lubię się rozpieszczać pod tym kątem. Pielęgnacja to jest ważna rzecz i nie ukrywam, że bardzo lubię wam ją przemycać do filmów, zwłaszcza tych wyjazdowych, żeby wam pokazać, że ta pielęgnacja po prostu jest z nami na co dzień. Maska dyniowa. Dynia przede wszystkim bardzo ładnie uelastycznia skórę, sprawia, że nie tracimy wody z naskórka i takie saszetki, które wam ostatnio pokazywałam, słuchajcie, jak te maski pachną błędnym miodem, a dodatkowo miód jest bogaty w minerały i ma właściwości przede wszystkim przywracające blask w skórze. Jest przede wszystkim taki antybakteryjny, przeciwzapalny, pięknie chroni skórę też, jeżeli chodzi o takie działanie przeciwzmarszczkowe. No i wąkrota azjatycka, ale co jest ważne, słuchajcie, ta maska ma w składzie ceramidy. Ja już z rozmachu nałożyłam tą maseczkę dłońmi, ale słuchajcie, macie też do tego pędzelek, także
To jest, słuchajcie, maska, która rewelacyjnie się rozprowadza, mocno nabliża skórę, no i ma kojącą wąkrowtę azjatycką, która, nie ukrywam, że sprawi, że wasza po prostu pielęgnacja będzie mocno wyciszająca, ceramidy sprawią, że będzie odżywcza i też będzie mocno nawilżać skórę, także ta maska jest, dziewczyny, po prostu genialna. Ja wam ją mega polecam i ona jest dla mnie, słuchajcie, fantastyczna. I do tego nałożę sobie płatki pod oczy Bulgarian Rose. Bardzo je lubię ze sobą zabierać. One są też dostępne na Kosi, także jak chcecie sobie zrobić takie pełne zakupy, to możecie spokojnie sobie zamówić je na Kosi Belly. One też mają bardzo fajną cenę. I Kosi ma bardzo dużo koreańskich kosmetyków, też w ogóle dużo nowości. No i oczywiście moje ulubione kosmetyki, takie właśnie rekomendowane przez kosmetologów, jak na przykład Skintra czy Dr. Grehen, słynna maska bankietowa, więc to jest dla mnie, słuchajcie, fantastyczny rytuał pielęgnacyjny, więc ja przygotuję dla was ujęcia do części pielęgnacyjnej, akurat maseczka będzie działać, spłuczę odżywkę i, słuchajcie, lecimy dzisiaj na Bieliczkę, a w sobotę zrobimy sobie wypad na... Tak, słuchajcie, nie ukrywam, że bardzo lubię tą maskę, bo zobaczcie, jak ona przepięknie ujędrnia skórę i w ogóle napina, to jest jej taka, moim zdaniem, też główna właściwość. I druga, którą ja zauważyłam, to jest przepięknie rozpromieniona skóra, także bardzo ten efekt lubię i przyznam się szczerze, że jeszcze was rozpieszczę w tym filmie dobrą pielęgnacją, bo wiem, że pokochałyście serum, który ja naprawdę uwielbiam. Zresztą zabieram chyba na każdy wyjazd, więc to nie będzie zdziwienie, Sunday Glow, który ma w składzie azotek boru, który, uwaga, przy serach problematycznych, tłustych i mieszanych fantastycznie wam się sprawdzi pod makijażem, bo pochłania pot z sebum, bardzo ładnie reguluje przede wszystkim wydzielanie sebum z gruczołów ujowych. No i co jest ważne, ma w składzie niacynamid, który przepięknie rozświetla skórę, kwas hialuronowy, który mocno nawilża, no i oczywiście wąkrotę azjatycką, ale słuchajcie, niacynamid i azotek boru to jest w ogóle fantastyczne połączenie dla cer właśnie problematycznych, takich, które się na przykład przetłuszczają w strefie T. Bo jak chcecie, żeby ten makijaż wam wytrzymał długo, no to zdecydowanie to serum wam w tym pomoże, jest po prostu genialne i bardzo lubię tą pielęgnację właśnie. To serum, słuchajcie, uwielbiam i ja... No to jest właśnie to, że czasami się po prostu nakłada produkty już bez zastanowienia. Nie dłubię się w tych buteleczkach, tylko dosłownie po prostu sięga po ulubieńca. Pytałyście mnie o to serum wielokrotnie, bardzo je polecam, nadal je polecam i rekomenduję i słuchajcie, tak już mam w głowie, żeby zamówić drugą buteleczkę, także dziewczyny, się spieszcie, bo marka Franke to jest w ogóle marka koreańska, która naprawdę dba o potrzeby naszej skóry. Zrobię sobie szybko też masaż twarzy, bo chciałam, żeby ona dzisiaj naprawdę wyglądała tak, taką wypoczętą. Ja jestem, słuchajcie, po tym bieganiu, więc mam dużo takiej fajnej, pozytywnej energii, więc pokażę wam, jak zrobić od razu masaż płytką guasza i do tego będę miała super krem do masażu, który jednocześnie będzie już moją bazą i na to nakładam. Ja wam pokazywałam ten krem marki Beauty of Johnson. On jest, słuchajcie, świetny właśnie do tego, żeby wykonać masaż, ponieważ nadaje się zarówno do skóry twarzy, i tutaj ma naprawdę to duże znaczenie, jaki jest delikatny do pielęgnacji skóry ciała, ponieważ ma olej z otrąb ryżowych, które przede wszystkim pięknie natłuszczają skórę, nawilżają i też napinają. Świetnie się właśnie sprawdza pod kątem masażu płytką guasza albo na przykład bańką, ale tutaj macie też niacynamid, który przepięknie rozświetla skórę i ekstrakt z fasoli, który nawilża i chroni skórę przed przesuszeniem, więc spokojnie taką płytką guasza, jak macie jeszcze na przykład większą, coś takiego miało, słuchajcie, Celu Blue i też myślę, że niedługo wrócę do was z tymi produktami, jeżeli chodzi o Instagram, bo na bieżąco też masuję się tymi produktami, właśnie zrobiłam taki duży zapas olejków i zamówiłam, uwaga, u nich kawę, więc też wam pokażę, więc zaglądajcie również na Instagram. I słuchajcie, przykładam taką chłodną płytkę do skóry twarzy i to przede wszystkim przepięknie chłodzi, ale i też ujędrnia skórę. I słuchajcie, ja akurat mam taką z Orientane i ona jest, słuchajcie, bardzo fajna, bo ona przede wszystkim bardzo ładnie wpracowuje się w skórę twarzy, zarówno jeżeli chodzi o skórę pod oczami, jak i owal twarzy bardzo ładnie tutaj nam rzeźbi i odprowadza przepięknie limfę. I to samo, słuchajcie, robię po drugiej stronie. Pięknie wygładza skórę i ta większa strona
bardzo przyjemnie chłodzi, więc redukuje też obrzęki. Możecie sobie przyłożyć taką płytkę i po prostu zrobić sobie szybciutko masaż skóry. Pytacie mnie, czy nadal stosuję filtry? Jak najbardziej. I u mnie ostatnio najlepiej się sprawdza ten z Beauty of Johnson, ponieważ jest taki mega lekki na okres jesienno-zimowy. Powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę super sprawa, bo używam już takich bardziej kryjących podkładów i właśnie szukam czegoś, co ma wysoką ochronę SPF, ale jednocześnie lekką konsystencję. Słuchajcie, skład jest fenomenalny, bo tutaj macie oczywiście wyciąg z ryżu, który przepięknie zmiękcza skórę, ale i do cer takich właśnie przetłuszczających się, a myślę, że większość teraz zimą z uwagi na zmianę temperatury taka będzie, to on jest naprawdę super, bo bardzo ładnie nawilża skórę twarzy, no i daje taki poślizg, więc jak robicie sobie też make-up, to to jest naprawdę super sprawa, bo macie po prostu działanie jednocześnie wygładzające i powiem Wam, że jeżeli chodzi o takie premiery na Cosibelli, to naprawdę jest w super cenie i to jest też nowy właśnie kolejna perełka od marki Beauty of Johnson na Cosi, także myślę, że tam też znajdziecie naprawdę super kosmetyki. No dla mnie te produkty to są po prostu fenomenalne i maska z dyni to jest absolutny hicior. Ja na pewno tą maskę wezmę ze sobą do Neapolu, bo to jest po prostu taka szybka pielęgnacja. Macie tą saszetkę, zużywacie dwa razy, myślę, że takie 3-4 dni spokojnie, z drugi dzień możecie taką maseczkę sobie nakładać i po prostu wyrzucacie, macie pielęgnację z głowy, ale jednocześnie ona jest z Wami. Także słuchajcie, lecimy na wycieczkę do Wieliczki. I mam nadzieję, że ten dług Wam się spodoba pod kątem pielęgnacyjnym, takim wyzwaniowym, może zaczniecie biegać, albo po prostu będziecie miały ochotę na taką właśnie wycieczkę, taki szybki trip, ksapra się pytał, kiedy znowu będziemy gdzieś wyjeżdżać, w sensie jeszcze nie wrócił, więc myślę, że mu się spodoba. Testujemy, słuchajcie, obważanka z Wieliczki. Podaj mi. Zgadza by się wrzuciła herbatka, albo coś. Ty masz z makiem? A masz smak? Ja mam serek. Słuchajcie, parking tutaj kosztuje 2 dychy. Macie chyba 4 godziny. A ja nie mam. 240 zł za naszą trójkę zapłaciliśmy za wejściówkę. Ja ty masz z makiem, kochani. Mak to jest to czarne, małe. To jest to czarne, chciałeś z makiem. To jest dobre, zamówię to, czego się nie wie, jak wygląda. Nie było ostrej posypki, to najważniejsze. No, więc taka słuchajcie, wycieczka. No mam nadzieję, że będzie super. Bo Nathan mówi, że był, ale wiecie, za dużo to nie pamięta pewnie. No, rozpoczynamy wycieczkę. No, trzeba zejść. Dużo. Zmęczysz się. Podobno 1700 tych schodów, także niezły trening będzie akurat po rogalu. Jedna odwiedziła ją. Podeszła do szybu i ku zdumieniu wszystkich wrzuciła do niego swój zaręczynowy pierścionek. Kiedy tylko przybyła do nowego kraju, rozkazała swoim górnikom rozpocząć poszukiwania soli. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tuż koło Krakowa górnicy odkryli nieprzebrane złoże soli, które na długie stulecia zapewniły Polsce dobrobyt. Niektórzy mówią, na powierzchni do składu są ludzie, kupcy pasują przyjeżdżają. No teraz były dobre maszynami. Oni wyciągali to wszystko na powierzchni ziemi, tak? Tak nie wiem. I też się kowali. To jest taki model ruchomy. Dzięki niej to niewielu budynków tutaj zginęło od tego gazu. No, są takie kroniki, że od XVII wieku do naszych czasów tylko 4 górników zginęło. Więcej górników metan poparzył. Ostatnie takie poparzenie miało miejsce w 1971. Wtedy po prostu było poszkodowanych. Czekam na dole przy pomniku papieża, tam tyłem. Dobra. No, ale w ogóle jak mi to zrobili, nie?
Tak. Bo dzięki tym konstrukcjom to wiele komór przetrwało właśnie. Ale tutaj soli za dużo nie ma. Jak nie ma za dużo soli w Wieliczce? No, no ale nie na ścianach drewnianych. Słuchajcie, mamy bardzo duże zapotrzebowanie na normalny obiad i ja chcę Milanego, Natan tak się na mnie spojrzał, a ja chcę schabowego. No. Więc trzeba będzie coś poszukać na Starym Mieście. W Zakopanem był taki baner ogromny. O, no to z powrotem półtorej godziny. No, a Wieliczka, powiem wam, że zrobiła na mnie takie pozytywne wrażenie. Nie żałuję tej wycieczki, a nawet bym powiedziała, że takie ciekawe, przecież trochę jak w Harrym Potterze. Proszę Państwa, zapraszam do moich gości z grupy Zbyszka. Z grupy Zbyszka. Idziemy, grupa Zbyszka. Lecimy. Doczekamy tego dobrego jutronka, co? Ja nas zabrałem, a ja zawsze zabrałem do najlepszej restauracji, więc czekamy 40 minut. Jesteśmy drudzy twoi. Tak. W barze u Doroty. Słuchajcie, to jest podobno jedna z najlepszych restauracji tutaj. Dziewczyno, domowym jedzonkiem. Ona ma 8500 opinii. No tak, i co? I fajne ceny, i 4,7. Ładnie pachnie, i jest ładnie. Także to musi udać. Wszystko tak. Więc już, a jeszcze jedna rzecz. Wczoraj byliśmy w Olio Pizza. No to się okazuje, że chodziło mi o Nolio, która była polecana i trafiliśmy z mojego polecenia, gdzieś źle przeczytałam, do Nolio, a taka restauracja się okazała, że jest i to jest jeszcze pizzeria. Bo ja chciałem powiedzieć, że Nolio ma 7000 pozytywnych opinii, a Oreo ma 3000 pozytywnych opinii, więc trafiliśmy sobie gorszej. No niestety, dzięki mnie. Dzięki. Także dzisiaj was zabieramy do baru u Doroty. Słuchajcie, no ja jestem ciekawa. Ja słuchajcie, wezmę flaczki wołowe, wątróbkę z zasmażanymi buraczkami. A ty? Schabowy musi wjechać. Tak, ksawery pomidorowe. No to jak tradycja, to tradycja. A wiecie, że u mnie wątróbka to jest... Udało mi się nagrać twój żurek. Tu macie, bo sobie... Instagram, tam filmy. No to jest intencja, to tylko ja to ogarniam. No super, żurek naprawdę. Ale powiem wam, że ksawerek pomidorowa. Cieszę się, że on nie dojadł. Było bardzo dobra, ja flaczki nie chciałam. Kupiłam zupełnie co innego. Pozorka, Natan się bardzo się cieszy. Kaszę gryczoną i buraczki zasmażone, bez zupy. Mówię, dobra, nie będę przeginać, bo jest, słuchajcie, 20. No, ale jeszcze ci, którzy siedzieli obok nas z tym małym dzieckiem, bo nie mówiłam wam, karmili jabłuszkiem w ramach desperacji, jeszcze stoją, sakra. Także to jest naprawdę obłożenie i polecam wam, jak będziecie w Krakowie, albo jak jesteście w Krakowie, jeszcze nie znacie tego miejsca, chociaż wątpię, to róbcie rezerwację i z taką z wyprzedzeniem kilka dni. Bo serio, tutaj nawet na sobotę już nie biorą rezerwacji. Proszę bardzo, mój ozorek wygląda naprawdę serio bardzo dobrze. Dawaj test schabowego, bo ty tak zawsze testujesz. Najpierw niam, niam, niam. No, na smalcu? Tak? No to dobrze. No próbuj. Poczekaj, żeby bez żyłki było. No bez żyłki, tak? Coś nie lubię żyłki. Nie. Ma taki szczep spatelny, nie? No, tak. A śmieczka? Może? Sami chcesz spróbować? Tawarem ma pełny brzuch. To jest teraz kaszy. A już, no. Ale słuchajcie, buraczki. Spróbuj. A ciepłe, dobre. Nie wiem kiedy to oglądacie, musicie być głodne. Moja go mamy. Dobry, nie? A mama takich nie robi. Moja robiła. Dobra. W mięsku słuchajcie. Ale sos jest słuchajcie mega. Fajny. No. Leci polecajka, my się żegnamy. Już nie będę was prowadzić po zamku. Lecimy szybko. Może się pożegna, tam zawsze tak się super żegnasz. Na ucie.